Cześć, jestem Klaudia to kanał, no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Do wyprodukowania jednej tony papieru trzeba ściąć 17 drzew. Oblicz, ile drzew należy ściąć do wyprodukowania 10 zeszytów dla każdego z 300 uczniów szkoły, wiedząc, że masa jednego zeszytu wynosi około 80 gramów. Ok, no to zaczynamy. Mamy wyprodukować 10 zeszytów. Dla 300 uczniów. Czyli ilość zeszytów to jest 300 uczniów, po 10 zeszytów mamy 3000 zeszytów. Te 3000 zeszytów, każdy waży po 80 gramów. Zatem masa 3000 zeszytów to 200 240 tysięcy gramów? My wiemy, że do wyprodukowania jednej tony papieru trzeba wziąć 17 drzew. Gram na kilogramy 240 kg na tony 0,24. I proporcja. Jedna tona to 17 drzew. Mając 0,24 tony, ile potrzebujemy drzew? To co jest po skosie do x ląduje w mianowniku. To co jest po drugim skosie w liczniku w mnożeniu. one nam się skracają, wymnażamy i mamy 4,08 części drzewa. I jest pytanie: ile drzew? No, nie zetniemy takiej ilości, więc musimy zaokrąglić w górę. Czyli to będzie około 5 drzew, bo niestety. Troszeczkę nam braknie, jeżeli zcielibyśmy tylko cztery drzewa. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I. No i już.